Cześć wszystkim, z tej strony Arki, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19 na naszej pięknej osinie. I cóż, no, na początek małe wyjaśnienie. Wczoraj miał być odcinek z Karasiem, jak wiecie pewnie, z prezentacji Ursusów, ale Karaś wrócił po 14 godzinach pracy do domu i no, nie miał sił po prostu nagrywać, co no, trzeba zrozumieć po prostu. Chyba nikt po takim czasie nie chciałby, wiecie, od razu siadać do kompa i coś tam nagrywać. Więc nie dziwię się, że chciał odpocząć. Odcinek ten, mam nadzieję, tak się umówiliśmy, nagramy dzisiaj, czyli kiedy wy to oglądacie, jest środa. Dzisiaj w środę o 19.30 umówiliśmy się na nagranie tego. Miejmy nadzieję, że tym razem to wypali. A tymczasem cóż, dzisiaj taki odcineczek troszeczkę nietypowy, bo w sumie nie pamiętam, żeby w 19 coś takiego, taka akcja była. Bo jedziemy sobie, słuchajcie, zbierać belki. Dla osób, które były na live'ach, może to już nie jest żadna nowość, ale dla osób, które jeszcze tutaj tych maszyn z live'a nie widziały, to może ja zaprezentuję. Otóż lecimy sobie zbierać beleczki, tak jak już mówiłem, siana, tego, które ostatnio żeśmy prasowali. Tu też przygotowany jest 3512, zaraz świeżo po live'ie. Jak tutaj ktoś wczoraj był na live'ie, to będzie wiedział wszystko. Przygotowana też przyczepa pod zbieranie tych kostek. No i zobaczymy, jak tam, ile nam się tych przyczep uda załadować na tym odcinku. Także ja zasiadam tutaj. I dziwne, bo nie słyszę gry, słuchajcie. Nie wiem, jak jest na nagraniu, ale ja osobiście nie słyszę gry. Ciekawe, czy ja sobie wyciszyłem, czy coś. Nie no, słuchawki mam podgłośnione. Czekajcie ludzie, ja sobie zrobię tylko króciutkie cięcie, wy prawdopodobnie nie zauważycie tego, ale ja muszę tutaj sprawdzić, dlaczego nie mam dźwięku. No i rzeczywiście ludziska, sprawdziłem, grała, nie wiem z jakiego powodu, była po prostu całkowicie tak jakby wyciszona, bo musiałem ją uruchomić jeszcze raz i teraz już jest normalnie. Coś tak, żem czuł właśnie, że coś za cicho było, nie było słychać tego takiego szumu, nie było słychać tych krów denerwujących. No nic, jedziemy dalej. Nie wiem, jak teraz słychać. Troszeczkę może wciszę, żeby jednak mieć pewność, że będzie słychać też troszeczkę i mnie. Przeważnie mam tak na 10-10. Teraz nie wiem, dlaczego tak głośno mi się tutaj troszeczkę wydaje. Może jednak dam na te 10. I tak tutaj... A, czekajcie, właśnie, bo zapomniałbym o najważniejszej rzeczy, bez której ten odcinek nie miałby sensu. Więc... podczepimy sobie te widełki do ciągnika. Tak właśnie, to są widły ręczne. Od 13, powiem wam, nie grałem na tym. I tutaj dziękuję naprawdę Rockstarowi i Uzerowi. Uzerowi za przyczep, Rockstarowi za widełki. Bo dzięki nim ta akcja będzie możliwa. No i jedziemy na tą samą łąkę, na której ostatnio właśnie prasowaliśmy sobie. I zrobimy sobie takie zbieranie typowe kostek na przyczepę. Tylko że nie zajedziemy sobie tutaj, tylko zajedziemy sobie, wiecie, tam dalej kawałek, nie? Dalej już zebrałem sobie jedną taką przyczepkę. Raczej, no nie całą, takie powiedziałbym pół. Bo nam potrzebne było dla krów. A dzisiaj, no, ile nam się uda na tym odcinku. Nie chcę też robić, wiecie, jakiegoś tasiemca godzinnego. Bo jednak mimo wszystko troszeczkę układanie to trwa. Także no zobaczymy, ile, tak żeby tak optymalna długość odcinka była, zobaczymy, ile nam się uda załadować tutaj. I dobra. Ogólnie ludzie, chciałem podziękować też z tego miejsca za to, że przybyło was tyle na ostatnim live'ie, naprawdę. Znaczy przedostatnim, przepraszam. Bo tak jak mówię, wy ten odcinek dostajecie w środę. W ogóle nie wiem, czy widzieliście, ale potrąciłem trochę belkę jedną. Zabieramy widły i zabieramy się za ładowanie. Ja sobie tutaj teraz będę gadał. Dlatego dzisiaj nie gram na kierownicy, bo no głównie będę tutaj poruszał się, wiecie, tak jakby na pieszo z tymi widłami i troszeczkę by mi przeszkadzało. Musiałbym tam ręce daleko wyciągać. Także kierownica jest dzisiaj na boku, jest podłączona jak najbardziej. Możecie tutaj zobaczyć. A dobra, nie jest podłączona, bo telefon rano podłączałem. No nie, dobra, nieważne. Czyli głupota dwalię. No ale jest tutaj obok, nie mogę sobie nią pokręcić. Nieważne, nieważne. I
co miałem mówić. Ostatnio na live'ie było was, kurczę, w granicach plus minus 300 osób, co naprawdę jest wynikiem, który mnie bardzo cieszy. I jakby tego było mało, na tym live'ie przybyło chyba was coś ze 300 osób prawie, nie? Dosłownie, na początku live'a było 44 100 chyba, 100 coś. Teraz YouTube dokładnie już nie pokazuje. Na, wiecie, tam na tym liczniku na live'ie. Aż na koniec było 44 400, teraz jest 44 500 ponad, więc no to naprawdę, ludziska, co w ostatnim czasie się dzieje, to chwilą tak cofnąłem się, ręka mi się ześliznęła, palec ze strzałki, bo gram na strzałkach, to za chwilę też wyjaśnię dla nowych subskryberów. I tak jak mówię, no to, co ostatnio na kanale się dzieje, jeśli chodzi o waszą aktywność, no to no uwielbiam was za to po prostu. I właśnie, może tak teraz sobie pomyślałem, że skoro was tyle przybyło w ostatnim czasie, bo prawie przez ostatni miesiąc prawie 2000 osób, możecie, jak wstawię niedługo post, ogólnie zapraszam na fanpage na Facebooku, być może już lajkujecie, być może nie, zapraszam też na Discorda dla widzów i nie tylko, też macie link w opisie. I na fanpage'u moim pojawi się niedługo post, na którym będziecie mogli zadawać pytania. I wiecie, dla osób, które jeszcze mnie nie znają, a może chcą troszeczkę poznać, no to nagram odcinek właśnie, gdzie sobie na te pytanka poodpowiadam. W sumie już dawno takiego odcinka nie było, więc się przyda. Jak widzicie, tutaj już załadowaliśmy sobie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 belek. Tak? Tutaj powinno nam pokazać też jeszcze ładnie, jak zbierzemy sobie kolejną. Za chwilę podjedziemy dalej. Od razu też, jeśli jeszcze dotrwaliście do tego momentu, muszę powiedzieć, że widły niestety nie będą wydane. Są one prywatne, no... No nic nie mogę poradzić na to. 15 belek już załadowaliśmy. Teraz czekajcie, ja sobie rzucę byle jak to, aby na... No nie, spadną, spadną. Dobra, spadły, żeby się nie nadziać teraz. Chcę sobie je rzucić po prostu, wiecie, tutaj na przyczepę. Podjedziemy kawałek dalej. Jak widzicie, no dosyć szeroko tutaj układamy. Te burty są tak otwarte na maksa, trzymają się na tych łańcuchach tutaj. Podjadę sobie tak troszeczkę dalej, o. Żeby, wiecie, można było... Ogólnie, żeby nie było całkiem cicho, no to niech sobie ten silnik może chodzi, tam nic mu będzie. I lecimy dalej. Ogólnie już zapełniłem raz całą przyczepę na tym... Na takim polu niedaleko stąd, jak prasowałem słomę, też na live'ie to robiłem. I powiem wam, że chyba z 5 pięter tych belek wychodzi, jak już się załaduje całą przyczepę. I ogólnie fajnie, bo kilka takich nietypowych nazw tych kostek powiedzieliście, napisaliście pod ostatnim odcinkiem właśnie z prasowania. U niektórych się mówi na to snopki, tak jak pisaliście, u niektórych ciuki bodajże, czy jakoś tak. Więc no... Ja nie słyszałem jeszcze osobiście takiego określenia jak ciuki, także no, coś ciekawego dla mnie. Ja przeważnie, no to wiecie, spotykałem się z określeniem belki, małe belki, kostki, małe kostki, nie? Takie o. Ale snopki, no to nie. Snopki, no to u nas raczej w mojej okolicy są bardziej kojarzone, wiecie, no z... Jak kiedyś snopowiązałki były, nie? To wiązały te takie snopki, no to bardziej z tym. Tak jeszcze nie spotkałem się właśnie, żeby ktoś mówił snopki na te małe belki. No ale jaki kraj, taki obyczaj, w tym przypadku region. U różnych, a raczej w różnych regionach się mówi na to różnie. U każdego inaczej, także... Z jednej strony fajnie, nie? Że nie jest tak... Nie jest tak wszystko jednakowo. Zawsze jakaś ciekawostka, jak się człowiek dowie nazwy, której w życiu nie słyszał. Dobra, zebraliśmy chyba wokół siebie wszystkie belki. Jeszcze dalej podjedziemy. Tym razem nie rzucę ich na przyczepę, a wbiję sobie tutaj. I podjedziemy. Teraz już podjadę się do samego końca. Ogólnie na live też tutaj z tej części łąki, która tutaj była kawałek dalej. Czyli to co tutaj widzicie przede mną. Stależowałem to. Następnie przeorałem i przejechałem bronami. Zrobiliśmy sobie z takiego tutaj kawałka łąki, myślę, że całkiem fajne pole. Myślę, że na jednym z kolejnych odcinków zasiejemy sobie tutaj, przepraszam, zasadzimy ziemniaki.
bo akurat tak nie mam żadnego pola na właśnie jakieś buraki, ziemniaki, to myślę, że tutaj właśnie sobie ziemniaczki będą miały swoje miejsce. A że w grze akurat taka pora przypada, że teraz zboża nam rosną, oprócz właśnie tych sianokosów, muszę kombinować, co tutaj wymyśleć jeszcze przed żniwami, żeby nie było, że wiecie, żniwa, sianie i tak dalej, jedno i to samo cały czas. No to myślę, że właśnie zrobimy sobie akcję sadzenia ziemniaków. I pora właśnie taka jest tutaj powiosenna już, więc myślę, że jest idealnie właśnie na taką akcję. Nie wiem, ile tutaj tych belek wszystkich jest na tym, na tej łące, ale powiem wam, że jak tak patrzę, no to jedna przyczepa tutaj na pewno nie będzie, będzie jeszcze z jedna co najmniej. Już nam się robi takie konkretne drugie piętro. Jeszcze zostało nam może ze trzy belki tutaj z tego pięterka. I zaraz zobaczymy. Czekajcie, ja wam wyłączę o interfejs, żeby wam nie przeszkadzał w oglądaniu. I tutaj o pyk sobie zarzucimy. I powiem wam, no fajnie. Widły są naprawdę ciekawym bajerem. Jeszcze wam tak tutaj poświęcę jedną belkę, pokażę, co można zrobić. Można przeciąć ją i na przykład, wiecie, pościelić krową, czy sobie gdzieś rozsypać na przykład. No tutaj jedna belka się musiała, jak widzicie, na to poświęcić. A żeby to tutaj tak nie leżało, no to sypnę to gdzieś tutaj w krzaki. O, i niech sobie tutaj będzie. Można też tym, wiadomo, oprócz właśnie ładowania tym kostek, możemy sobie słomę tym podbierać, zrzucać na pokos. Obornik możemy sobie tym, wiecie, wrzucać na rozrzutnik na przykład, nie? Tak samo słomę i siano też możemy sobie na przyczepę. Możemy sobie na przyczepę rzucić. Możemy, jak mamy jakąś belkę, jesteśmy nad silosem, możemy kiszonkę sobie, wiecie, tak jakby tym rozsypać w silosie. Znaczy kiszonkę, no możemy rozsypać trawę i ono dosłownie zapełnia silos, tak jakbyśmy, wiecie, przyczepówki prowali. To ostatnio na live ktoś podpowiedział, że może tak to właśnie sprawdzić, czy tak działa, i działa. Także no, kilka funkcji mają te widły. I no, człowiek sobie nie zdaje sprawy, że taki bajer jest ciekawy, dopóki... W ogóle czekajcie, bo tutaj są troszeczkę na miedzy belki, może tam dalej też były. Człowiek sobie nie zdaje sprawy, do ilu rzeczy to się może przydać. I jednak fajnie... Fajnie takie coś mieć, nie? W ogóle, tak jak już ostatnio chyba to mówiłem, nie pamiętam czy na live, czy na odcinku. Fajne jest to tutaj na tej serii, to mi się podoba, że... Pomimo, że mam właśnie tego John Deere'a tam i tak dalej, chodzi mi oczywiście tutaj o ciągnik, to fajne jest to, że mam też, wiecie, tego 3512, mam tą 60 i mogę sobie właśnie porobić takie, wiecie, bardziej typowo polskie akcje. W ogóle zastanawiam się, jak to zrobić, mam miniaturkę ciekawą jakąś. Tutaj jest teraz idealnie, po prostu światełko nam pada na tego Ursusa, no pięknie wygląda razem z tą przyczepą z tyłu. Ale też jeszcze pomyślimy, na razie o tym nie będę myślał, na razie trzeba załadować tą przyczepę. Na tej łące ogólnie zawsze lubiłem klimat, bo tam fajnie jakiś kościółek sobie widać w tle. Tutaj są te wszystkie pola, taki jest, no bardzo ładny widok tutaj jest. Tym bardziej, że tutaj mamy niebieściutkie teraz niebo, już powoli się robi wieczór. I jak mam szczerze powiedzieć, to w Ralu już nie pamiętam, kiedy ostatni raz u nas było takie zbieranie właśnie kostek. Tutaj akurat, jak widzicie, radzę sobie samemu, ale tutaj tak sobie wspomnę, u nas zawsze właśnie jak były, wiecie, jakieś akcje, czy tam właśnie sianokosy, gdzie te belki tak układaliśmy, to pamiętam zawsze właśnie, zawsze ze świętej pamięci dziadkiem, nie? To na live ostatnio właśnie też przypominałem. Zawsze jak właśnie tutaj w farmingu sobie w te małe kostki prasuję i tak dalej, tak wiecie, układam na tą przyczepę. Zawsze mi się przypomina właśnie, jak z dziadkiem układaliśmy te belki, wiecie, tam. Dziadek już miał tak to wszystko... miał taką wprawę, że wiecie, on, u niego belka musiała być tak. Wiedział, że ta ma być w poprzek, ta ma być prosto. I wiecie, zrobił tak zawsze, że jak najwięcej ich tam wlazło, nie?
I właśnie takie akcje zawsze mi się kojarzą z nim. Przeważnie właśnie siedzieliśmy na tej przyczepie i układaliśmy to. A jak nie, to ja rzucałem belki, a dziadek właśnie układał. Napiszcie właśnie, czy u was dalej się w takie kostki układa, czy już jednak bardziej okrągłe u was wszyscy robią. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, że zaczęliśmy właśnie układać czwarte piętro. I kurde, tak stanąłem w jednym miejscu, naprawdę sporo belek wokół siebie pozbierałem tutaj. Mogłem normalnie podjechać, a ja tutaj wolę łazić niepotrzebnie za tymi belkami. Więc tutaj gdzieś sobie widły koło słupa wbiję i zrobimy sobie teraz malutki podjazd pod te belki. Mam nadzieję, że mi się nie zsuną. Ostatnio na live byłem pewien, że wiecie, że a skoro one są tak załadowane w ten sposób, to pewnie nie spadną, nie? A tu dupa, zahamowałem gdzieś tam z górki, mocno skręciłem i pospadało mi chyba ze 20 belek. Także ja sobie tutaj podjadę, bierzemy widełki dalej i cyk, lecimy dalej. Fajne jest to, że Rockstar zrobił, że normalnie te widły jak jakiś pojazd, wiecie, zdzierają się, jak je użytkujemy i brudzą się, nie? W sklepie, kiedyś wam pokażę, tutaj live'owicze już widzieli pewnie. W sklepie możemy sobie wybrać, czy chcemy widły dwójki, trójki, czwórki czy piątki. Jest też konfiguracja gabli do ziemniaków i buraków, także no troszeczkę mają bardziej rozbudowane funkcje względem trzynastki. A sama przyczepa, na którą teraz ładuję, no to wiadomo, to jest D47 Katwana, tylko że User właśnie sobie dodał to, że możemy na nie ładować te kostki. I działa to zarówno tak, że właśnie widłami możemy tak sobie ładować, albo klikamy przycisk i wiecie, po prostu jeździmy obok tych belek i one nam się zbierają. Tak też można. Aczkolwiek no ja mówię, że tutaj zrobimy sobie bardziej to w ten sposób, że o, że będę sobie rzucał, układał na przyczepę. Czwarte piętro już zaczynamy kończyć powoli. I jeszcze chyba będą z dwa, tak mi się wydaje. Z tego co pamiętam. Także sami zobaczycie, że no Ursus to się będzie wydawał taki malutki zaraz przy tej przyczepie. Już się wydaje. Kurde, tutaj dwie belki dosyć daleko. Muszę biegiem przybiec. Biegiem przybiec, tak. To bardzo mądrze zabrzmiało. No i dobra. Ogólnie nie wiem, czy testowaliście sobie ten mod na, wiecie, na ten realizm dodany do pojazdów. Wiecie, że tam macie obciążenie silnika, wam pokazuje uślizg kół i tak dalej, co niektórzy youtuberzy uznali za fizykę gleby. Wiecie, to, że się koła zapadają w tym modzie. Mam nadzieję, że wiecie, o który mod mi chodzi. To ile powiem wam, że w tych większych ciągnikach to jest fajne, bo jednak czuć to taką różnicę, wiecie, jak gdzieś tam pod górkę się podjeżdża czy coś. O tyle, jeśli chodzi o takie małe ciągniki właśnie pokroju 3512 czy 60, no to te ciągniki w ogóle wydaje się, że nie mają mocy. Pamiętam jak na właśnie na live, na którym słomę sobie zbierałem, ten mod jeszcze miałem włączony, no to wjechałem po prostu tym Ursusem na pole z pustą przyczepą, on jeszcze zaczął kopać, nie? Także no troszeczkę bez sensu to było. I wyłączyłem go na tym save'ie, tego moda. Dobra, beleczki już zaczynają tutaj piramidę Cheopsa mało otworzyć. I mamy w tej chwili 5 pięter. Piąte nam się układa i chyba jeszcze tutaj coś na górze będzie. O, wpadłem w tą przyczepę. A zaraz zobaczę aż na interfejsie, ile jeszcze belek nam zostało do załadowania na tą przyczepę. Bo w tej chwili jest 91, a można 106. Czyli jeszcze 15 belek możemy załadować, o ile mnie moja matematyka nie myli. Także no, jeszcze trochę ich będzie, jak widzicie. To nie koniec, a już jest pokaźna tutaj, pokaźna na przyczepie ich ilość. My zazwyczaj w realu, to pamiętam, ładowaliśmy na rozrzutnik dwuosiowy. Także tam troszeczkę, wiadomo, mniej wchodziło tego.
ale też nie powiem, że mało. I o ile okrągłe belki są bardziej wygodne i tak dalej, tak mi się przynajmniej wydaje, wiecie, w transporcie i w ogóle, o tyle zawsze mi się wydawało, że jednak OTT jest fajna zabawa, wiecie, przy tym układaniu, przy tym wszystkim. Przy okrągłych belkach aż tak tego nie ma. Dobra, gdzieś tutaj sobie wbiję te widełki. Podjedziemy kawałek. Tutaj, jak widzicie, już zebrałem sobie od tutaj tak jakby tych krzaków. Tam, gdzie ostatnio na odcinku wjeżdżałem, zaczynałem prasować, tutaj właśnie już zebraliśmy sobie chyba ze 3 rządki tych belek. Na live'ie. Bo potrzeba mi było do paszy dla krów. I no... Szósty już nam się tworzy, szóste pięterko tych belek. Kurde, jakie to już jest... Jak już jest obładowana ta przyczepa. Nie, ale spoko to wygląda. Już chyba ostatnie belki po prostu wrzucamy, tak mi się wydaje. Nie liczyłem, ile jeszcze zostało. 3, jeszcze 3 możemy wrzucić. A nie wiem, czy nie 2 nawet. Teraz jest... Tak. Czyli to jest ostatnia belka, którą wodowałem na tą przyczepę. No i dobra, teraz myślę, że widły sobie zestawię tutaj. Ale nie no, chwila, przecież muszę to czymś rozładować. Tylko nie wiem właśnie zbytnio gdzie. Bo ostatnio jak sobie właśnie na live tych kilka belek, te jedno czy tam dwa pięterka załadowałem tutaj, no to spoko. Poszło to wszystko, wiecie, do paszowozu. Troszeczkę tam ich nakarmiłem zwyczajnie. A tutaj no już mam 100 belek i teraz za cholerę nie wiem, gdzie ja mam to rozładować. Także... Nie wiem, czy po prostu, bo nie wiem też, ile ten odcinek trwa już. Więc nie chcę robić wam tasiemca jakiegoś. A teraz wiecie, gdybym miał przyjechać, rozładować to tam, przyjechać jeszcze raz to załadować, no to już by ten odcinek był strasznie długi. Aż, wiecie... Nie mam jakoś zbytnio tutaj wiele tematów do pogadania, dlatego, tak jak mówiłem, zapraszam na fanpage, żebyście tam napisali jakieś pytania do mnie, wtedy będę mógł troszeczkę przy tym sadzeniu ziemniaków, bo chyba to będzie kolejna tutaj akcja. Możecie wybrać albo sadzenie ziemniaków na tym polu, to sadzareczko taką jak pila, czy tutaj robimy dodatkowe jeszcze pole, oramy ten ugór, czy talerzujemy. Możecie napisać. Tu jest jeszcze spory kawałek pola, nawet dwa. Możemy tutaj zrobić jedno tak do tych domków i drugie tutaj w tym zagajniku. Ja wam pokażę z góry, to będzie lepiej widać. Momencik. O, to jest fajna rzecz w tej myszce w ogóle. Nie wiem, czy wam kiedyś mówiłem o tym, że możemy sobie odblokować rolkę, dosłownie puścić ją i ona się będzie kręcić sama, nie? Do momentu, aż jej nie zatrzymamy praktycznie. Taki fidget spinner trochę. I nie trzeba, wiecie, co chwilę robić takiego... Tylko odblokowujemy sobie i ona idzie. Idzie sama. Także... Myślę, że tutaj była też spoko opcja właśnie albo to jakoś zaorać, albo stależować najpierw i dopiero później zaorać. Tu było spoko pole, tak do tych krzaków, myślę, o tak o gdzieś. I tutaj by było drugie takie fajne małe poletko, nie? No bo po co mam, skoro to jest mój ugór i to wszystko zarasta tutaj, po co mam kupować pola od innych rolników, jak możemy sobie zrobić? Na przykład tutaj to pole, no to kozackie uważam wyszło, tak pasuje w tym miejscu. No ale dobra, ludziska. Myślę, że to w tym odcinku było na tyle. Jeszcze się za chwilę tutaj gdzieś ładnie ustawię. Zrobię wam jakąś fajną miniaturkę. I napiszcie, czy akcja się wam podobała, czy chcecie więcej, na przykład jak będą żniwa tutaj na tej mapce. Czy będziecie chcieli, pomimo że mam prasę oczywiście też rolującą, napiszcie, czy będziecie chcieli właśnie, żebym też słomy troszeczkę pozbierał właśnie w kostki. Wtedy jak najbardziej taki odcinek dla was nagram. Sianko, jak widzicie, już jest załadowane. Także cóż, ja w tej chwili zrobię, tak jak mówię, jeszcze tylko miniaturkę. Idę to rozładować. I cóż, zapraszam na kolejne odcinki z tej serii, jak i z innych. Zapraszam też, mam nadzieję, jeśli uda nam się nagrać na jutro na prezentację Ursusów Karasia. I dzięki jeszcze raz za to, co ostatnio ludzie robicie, czyli za waszą aktywność pod filmami, na live'ach. Bo naprawdę to jest piękne i serce mi się po prostu raduje, jak ja to wszystko widzę. Także dziękuję wam bardzo. Zachęcam do subskrybowania, jeśli ktoś jeszcze nie zasubskrybował. I
Trzymajcie się. Ja was pozdrawiam cieplutko. Na razie. Cześć.